Witajcie! Dziś wspólnie przygotujemy warzywne klopsy. Co możemy z nimi zrobić? Możemy wykorzystać je do sałatki, dodać do makaronu, zawinąć we wrapa. Możliwości jest mnóstwo, a najważniejsza jest taka, że jeżeli zasubskrybujecie nasz kanał, to będziecie na bieżąco właśnie z takimi przepisami. Składnikiem wiodącym w moich klopsikach jest słonecznik łuskany. I zobaczcie, taki łuskany słonecznik zalałam wrzątkiem. Pięknie wchłonął wodę, a teraz go odsączę. On nada całości strukturę przypominającą mięso. Dodam jeszcze ciecierzycę, którą również odsączę na sitku. Do całości dodaję czosnek. Dodam też cebulę, którą nieco drobnie posiekam. Nie przejmujcie się, i tak blender zmiksuje całość na pożądaną przez nas konsystencję. Dodaję tutaj jeszcze mojego bioburaka, wcześniej ugotowanego. Co dalej? Płatki owsiane. To one sprawią, że całość pięknie się zwiąże. Z powodzeniem możecie użyć siemienia lnianego. Teraz zmiksuję wszystkie składniki, a Was odsyłam do naszej playlisty z wegańskimi przepisami. Jest tam tyle inspiracji, że najlepiej jakbyście je wszystkie wypróbowali. Podejdźcie bliżej. Zobaczcie, moją masę zmiksowałam, ale niezbyt drobno, tak żeby były wyczuwalne kawałki, tak zwana tekstura. Całą masę wzbogacę jeszcze o seler. Można też tutaj dodać pietruszkę czy marchewkę. Kolejnym bardzo istotnym składnikiem jest sos sojowy, musztarda i oregano. Następnie całość doprawię solą i pieprzem. I ponownie wyrobię na jednolite ciasto. Pamiętajcie, aby piekarnik nastawić na temperaturę 200 stopni, bo moje pulpety można zarówno smażyć, jak i piec. Do wyrabiania ciasta i formowania klopsików używam rękawiczek, żeby nie pobrudzić dłoni. No i teraz pora na to, aby moje klopsiki znalazły się w piekarniku. Tam spędzą 20 do 25 minut. Muszę się Wam przyznać, że ten sposób przygotowania klopsików to fantastyczny sposób na przemycenie warzyw w diecie dziecka. Czekając na moje klopsy, odsyłam Was do mojego przepisu na wegetariańskie wrapy z hummusem i warzywami. Tak, teraz pora na to, na co czekacie. Moje piękne, cieplutkie klopsiki. Jak mówiłam, takie klopsiki możecie wykorzystać na wiele sposobów. Jestem ciekawa, co Wy byście z nimi zrobili. Napiszcie mi w komentarzu. A ja tam zaraz zerknę. Przejrzę cały nasz kanał w poszukiwaniu dalszych inspiracji. Do zobaczenia!